Dzisiaj mamy na treningu Miję Stafika. Pierwsza lekcja, początkowy etap. Pokażemy, jak zainteresować psa własną osobą, żeby on się na nas skupiał. Zwróć uwagę. Ja cały czas robię coś rękami, tak? Robię coś rękami, ale ona to musi kojarzyć, no nie? Okej, Mija. Super. No pięknie. Ona musi to kojarzyć z czymś dobrym, czyli ruchy nasze rąk, później jest smakoły. I wtedy pies, który jest na pierwszej lekcji, zwróćcie uwagę, co ona robi. Patrz, ja się cofnę, Tomek, zwróć uwagę. Dam ręce tu, ona siądzie, patrz. Rozumiesz? Muszę ją zainteresować, no nie? Własną osobą. Biegaj, Mia, i zwróć uwagę później, co się dzieje. Jak ja pójdę, to jest pies, który mnie widzi drugi raz, tak? Tak. Jak ja pójdę, to ona pójdzie za mną. Ona ma linkę rzuconą. Jak ja stanę, to ona ma stanąć. Na tym to polega. Czyli zainteresowałem ją na początku własną osobą, czyli przewodnikiem. Zwróć uwagę, co ona robi. Cały czas chodzi za mną, tak? Ja podlecę, stanę, ona siądzie. Czyli widzisz, idzie psa szybko nauczyć, żeby pies się nami interesował, tak? Tam mamy psa. Ona reaguje, że szczeka na psy, tak? Tak. Podejdę tam, nie będę ją trzymał, zobaczymy, jak zareaguje na psa. Bo powinno być tak, że ona powinna na mnie szybciej zareagować. Najeżdżaj na nas pomału. Nic na razie do niej nie mówię. Widzisz, zauważyła psa. Który pies jest ważniejszy? Ja. Pokaż tam pieska też. Super, Mija. Podejdę jeszcze bliżej. Widzisz, ona go obserwuje cały czas. Widzisz to? Super, Mija. I teraz zobaczymy, co ona zrobi. Czy pójdzie za tym psem, czy pójdzie za mną. No pięknie, Mija. Dobrze. I wtedy gadamy dużo do psa. Mówimy, żeby pies przeszedł, tak? Super, Mija, tak. Dobrze, Mijeczka. Pięknie, tak. Świetnie się zachowała. Widzisz? Patrzy na niego i zwróć uwagę, co zrobi teraz. Okej, Mija. Super. Dobry piesek. To jest suczka, która ma ile miesięcy? 8. 8. 8 miesięcy. Pierwsza lekcja, zwróćcie uwagę, co pies robi. Cały czas na mnie patrzy. Ale ja, nawet jak stoję, to ruszam rękami, tak? Nie stoję jak słup, prosto, tak? Biegaj, Mija. Możemy też używać do zainteresowania własną osobą dźwięka. Dźwięku. Super, Mija. Dobra suczka. Znowu ruszam rękami. Jak nie tak, to tak. Jak nie, to trzeba szczeknąć. Tam najedziemy jeszcze raz, mamy większego psa. Zobaczymy, czy będzie to samo. Bo ona warczy i ucieka od cud, no nie? Tak. Psa. Przybliżaj tam, Tomek. Przybliżasz? Tak. Było widać. No pięknie, Mija, tak. Dobrze, powiedziałaś pierwszy. Tu
Kierunek jest ważniejszy. Bardzo dobrze. Super. Zwróć uwagę. Widzi pieska, tak? Pięknie. Pięknie, Miusia. Tak, super. I bardzo dobrze. Czyli reasumując, trzeba na pierwszej lekcji dobrze się zaprzyjaźnić z psem. Dużo się ruszać. Ja się akurat ruszam z kulawą nogą, tak jak się ruszam. Ale ja ją zainteresowałem i ona teraz mnie nie opuści. Zwróć uwagę, co ona będzie robić. Ma linkę rzuconą, 7-metrową. Ona będzie krążyć w około 7 metrów ode mnie. Najdalej może krążyć. Patrz, co ona robi. Trzymie się mnie, przewodnika w stadzie. Bo psy traktują nas jako stado. I w stadzie musi być przewodnik. Ona patrzy na mnie jak na samca alfa, tak? Tak. Super, Mija. Czyli do dwóch piesków, piesek jest puszczony, podeszła i nie było tej reakcji już tego szczekania na psa, tego, no nie? Tylko ona patrzyła na mnie. Dlaczego? Bo ona się czuje przy mnie pewnie. A pies, jak się czuje pewnie przy właścicielu, no nie, to jest bardziej spokojniejszy. Zwróć uwagę, nawet i ogon nie widzi. Patrz, ona widzi tam psa, ja tylko tuple. No pięknie, Mija, tak. Dobrze, super. Możesz wrócić tu.